Wiktor Jelocha, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. W zakres moich kompetencji wchodzi nadzór nad pracą leśniczych w terenie, no i wszystkimi wykonywanymi pracami z zagospodarowania lasu, czyli hodowli lasu, ochrony lasu i pozyskania drewna na powierzonym terenie przez nadleśniczego. Ja mogę sięgnąć pamięcią nawet dalej, ponieważ jako dziecko, czyli tam te 50 lat do tyłu, w tym samym miejscu, ja tutaj przyjeżdżałem z babcią, z rodzicami na zbieranie jagód, na jagody, na borówki. Te lasy wyglądały zupełnie pięknie wtedy. To były gęste lasy sosnowe z podszytem właśnie borówkowym, gdzie tych jagód było mnóstwo. I kiedy po 20 latach wróciłem w ten sam teren, już do pracy, po studiach skończonych, no nie poznałem tego lasu. Przez te 20 lat doszło do tego, że właśnie te wpływy przemysłu tak daleko posunęły degradację i runa leśnego, i w ogóle drzewostanów, i całego ekosystemu, że było to bardzo namacalnie widoczne. Doszło do ogromnego przerzedzenia drzew, w związku z czym doszło do dopuszczenia światła do dna lasu, doszło do przenawożenia tego lasu związkami azotowymi, tutaj pochodzącymi chociażby z zakładów azotowych w Kędzierzynie, z Bramy Morawskiej, tutaj też z tymi zachodnimi wiatrami, tam z Zagłębia Karwińsko-Ostrawskiego też tutaj emisje przydmuchiwało. Elektrownia Rybnik zaczęła działać, więc również tlenki siarki, w związku z czym zakwaszenie gleby. To spowodowało, że to runo leśne, borówkowe, które ja pamiętałem z lat tych wcześniejszych, tego mojego dzieciństwa, wieku już po studiach, czyli po 20 latach, zmienione było na runo trawiaste, złożone głównie z czcinnika piaskowego. Ten czcinnik piaskowy porastał tutaj ogromne tereny, właśnie tej części terenu nadleśnictwa, gdzie jesteśmy. On miał tą tendencję do nierozkładania się w glebie. Czcinnik piaskowy tworzy złogi trawy, nierozłożonej materii organicznej, i te złogi tej trawy były również jedną z przyczyn tego, że ten pożar o ogromnych powierzchniowych rozmiarach w 1992 roku właśnie miał takie rozmiary, ponieważ paliło się to runo, czy też to nierozłożona materia organiczna czcinnikowa na całej tej powierzchni. Ona dawała tą ogromną temperaturę i ten rozwój tego pożaru. I znowu poszły kolejne lata, znowu stała się troszeczkę jakby zmiana w naszym przemyśle. Zakłady przemysłowe, chemiczne, właśnie te elektrownie zamontowały filtry. Nie ma tej presji w tej chwili tych pyłów przemysłowych tak ogromnej, jak było to wcześniej. I my wyraźnie widzimy taką rewitalizację tych lasów i o wiele lepszy rozwój nie tylko drzew tutaj na terenie tego wielkiego pożarzyska, ale również w tych lasach, które nie były dotknięte pożarem. Otóż nagle mamy odnowienia jodłowe, które były wcześniej niemożliwe do uzyskania. Były jodły, które zamierały, które z bólem serca żeśmy musieli usuwać jako już posusz. A w tej chwili te pojedyncze egzemplarze jodły dają nam nowe pokolenie jodeł, które objęliśmy specjalnym programem ochrony jodły i chronimy jak tylko się da, ale jesteśmy coraz bardziej zadowoleni z efektu. No i z efektu naszej pracy, ale też z tego, że to środowisko jednak się o wiele bardziej poprawiło. Jak się przyrodzie da żyć, to ona sobie sama poradzi. Jak wiadomo, chcemy mieć z tej przyrody jakiś tam profit, bo ja zawsze tłumaczę, jeśli przychodzi do mnie wycieczka przedszkolaków i oprowadzam ją po lesie, to pierwsze pytanie, jakie zadaję, to czy wolno wycinać drzewo.
I zwykle słyszę u tych dzieci małych taki jeden chór nie. Panie, przedszkolanki też mówią nie. No i wtedy tłumaczę, no słuchajcie, a co wolicie w domu? Mieć stół, krzesło drewniane, czy stół, krzesło plastikowe? No i znowu jest chór, który mówi, chcemy mieć krzesło i stół drewniany. No więc dlatego warto jednak inwestować w ten las, w to leśnictwo, żeby korzystać z tych dóbr natury. Mało tego, jest ta walka o węgiel, o emisję, o to wiązanie węgla z powietrza. No, jeśli my zagospodarowujemy takie drewno w taki sposób, to właśnie magazynujemy ten węgiel w tym drewnie. On nie jest spalany, nie utlenia się tak szybko. Jeśli budujemy drewniany dom, to jest o wiele lepiej niż budować dom betonowy. Widać zmiany klimatyczne. Cały czas mówi się obecnie o tym ociepleniu klimatu. Tak szczerze powiedziawszy, to jeszcze chyba do nikogo nie dotarło to aż tak bardzo, co to znaczy, to ocieplenie klimatu. Ale widać te anomalie właśnie namacalnie, ponieważ to pożarzysko jest, nie tylko to pożarzysko, ale to nadleśnictwo. To zwykle były siedliska borów mieszanych i borów wilgotnych o dobrym stopniu uwilgotnienia, gdzie żeby odnawiać las od 100 lat były budowane sieci, czy to jakichś stawów, jeszcze za cystersi już budowali stawy łańcuszkowe, rowy odwadniające z terenów nadmiernie uwilgotnionych. No w tej chwili te urządzenia wodne, tak to nazwijmy, nie prowadzą wody. Jest susza. W związku z tym wydaje się, że jednak wpływ tego ocieplenia globalnego zaczyna być odczuwalny. Kolejna sprawa. No zawsze się zdarzały w historii tych lasów jakieś tam klęski żywiołowe. Już nie mówimy o pożarach, ale mówimy o wiatrach i o huraganach. Natomiast w ostatnich latach zaczyna to być bardzo częste, zaczyna to być coroczne, zaczyna to być nawet kilka razy w roku taka sytuacja. W związku z czym no to też świadczy o czymś, że coś jest chyba na rzeczy, że jednak te sprawy klimatyczne będą mogły bardzo rzutować na gospodarowanie tutaj w lasach. Znaczy, wydaje się, że jeśli chodzi o gatunki zwierząt, to wydaje nam się, że mamy coraz większe bogactwo i tych gatunków, i tych i ilości zwierząt. Wystarczy stworzyć im tylko odpowiednie warunki, a to właśnie ciepło chyba też powoduje, że zaczyna tutaj tych gatunków jakby być więcej. To by już trzeba było pytać na przykład, jeśli chodzi o ptactwo i ornitologów, ale wiemy, że stworzenie na przykład paru wysp sztucznych w rezerwacie Łęszczok doprowadziło do zwiększenia tam ilości gniazdującej fauny w porównaniu z tym, co było wcześniej. Nie notowano tam jakichś gatunków rybitw, które są w tej chwili. To samo dzieje się, obserwujemy z nietoperzami. Kiedyś no, huchano, dmuchano, jak tylko się jakiś nietoperz pojawił. W tej chwili tych nietoperzy jest bardzo dużo. No, znajdują te warunki jakieś. Może my nie zauważaliśmy kiedyś ich. One były, trudno powiedzieć. No, mamy kasztany w lesie, ten szrotówek, no trudno powiedzieć, czy on jest przeceniany, czy nieprzeceniany, bo sam znam takie osobniki kasztanów, gdzie rosną trzy, dwa się mają dobrze, a jeden jest całkowicie przez tego szrotówka jest zniszczony. Więc trudno powiedzieć też, przyroda ma to do siebie, że jeśli powali nam 1000 hektarów lasu, czy spali nam 9000 hektarów lasu, to
przynajmniej 100 hektarów zostanie nieruszone, które da początek przyszłemu odnowieniu.